Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego narodzenia. Razem z Janem oczekujemy na przyjście Mesjasza. Mesjasz już przyszedł. Jan rozpoznaje go, gdy wchodzi w wody Jordanu. Jezus, choć nie był do tego zobowiązany, przyjmuje chrzest pokuty, bo bierze na siebie nasze grzechy w tym tej właśnie chwili, Objawia się cała trójca przynajświętsza. Bóg ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, obiecany Zbawiciel, zanurzony jest w wodach Jordanu, a Duch Święty wstępuje w postaci gołębicy. To rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa ma także swój wymiar misyjny, oto Jan Chrzciciel. Wskazuje na nadchodzącego Mesjasza, mówiąc: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wyczekiwał na niego, zapowiadał go, a teraz wskazuje swoim uczniom. Ci, poszli za Jezusem, zostawili Jana i poszli za tym, którego on zapowiadał. Każdy z nas jest wezwany, by spełnić rolę Jana-chrzciciela, by rozpoznać Jezusa. I wskazać na niego tym, którzy są blisko niego. Każdy z nas miał swojego Jana chrzciciela. To był może ksiądz, może osoba świecka, może ktoś z rodziny, może babcia lub rodzice. Powiedzieli, to jest Mesjasz, idź za nim. Ja też miałem takiego człowieka, który wskazał mi na Jezusa i nauczył mnie osobowej relacji z Bogiem. Ale zadaję sobie pytanie, dla kogo ja dzisiaj jestem Janem chrzcicielem? Komu dzisiaj wskazuje na Jezusa, komu dzisiaj mówię z taką mocą, jak Jan nad brzegami Jordanu, by ci, którzy są koło mnie, poszli za Jezusem i doświadczyli, jak piękny jest chrzest, w którym zostaliśmy zanurzeni, by otrzymać dar nowego życia. Niech nasze świadectwo będzie także znakiem wdzięczności za naszych rodziców, za naszych rodziców chrzestnych, którzy uczynili wszystko, abyśmy byli ochrzczeni abyśmy mogli całym życiem doświadczać obecności Chrystusa.